Ile przysłów wymieni twoja drużyna? Wlaskotkę na płotek, król dżungli. Dominiko, tak? Ile czasu jedna osoba z twojej drużyny utrzyma ciebie na rękach? Mnie? Ciebie. Cześć, witamy w kolejnym teleturnieju Założę się, że. Dzisiaj będzie rywalizować drużyna Dominiki i Magdy. Pytania są jak zawsze tendencyjne, a karą są spinacze. Zaczynajmy więc. Dominiko, ile ulic w Warszawie wymieni twoja drużyna i mowa tu o 20 sekundach? W Warszawie? W Warszawie. Koniec z Olsztynem. Potem sprawdzimy. Założę się, że moja drużyna wymieni 5 ulic. Magdo? Sprawdzam. O, super! 20 sekund, 5 losowych ulic w Warszawie na pewno istnieją. Dobrze? Jasne, lecimy po jakichkolwiek. Zbożowa, Pszeniczna, Leśna, Żołnierska, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Warszawa, Wiśniowa, Jagodowa, Papy Smerwa. Ja to bym to sprawdził w Google Mapach. Kara dla, po jednym spinaczu dla obu panów. Dziewczyny nic nie tracą. Ostatnio, rozumiecie, to jest ten konkurs, przykro mi. Przyczepiamy sobie ten spinacz i przejdziemy do drugiego pytania. Magdo, ile przysłów wymieni twoja drużyna w 20 sekund? 5. Dominika? Przysłowa są długie, więc 5 wydaje mi się akurat na 20 sekund. Że co, że pasują, sprawdzasz? Że sprawdzam. Tak. Dobrze, Dominika sprawdza, gotowi, zaczynamy, start! Wlaskotkę na płotek, król dżungli. Lepsze wróbel na... Tak? Bogaci niż wróbel na dachu. Jedno. Baba z wozu koniom lżej. Tak. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Jakby... Gdzie diabeł nie może ten babę ta babę pośleć. Jeszcze nie minęło 20 sekund? To... I tylko 4, więc panowie, jeszcze po jednym spinaczu. No. Było blisko. Ten mam okro pod pachą. Co? To też nie jest przysłowie. No kto pod kim doki kopie, ten mam okro pod pachą. A. To nie tak szło. Będzie trochę mokro, ale gdzieś indziej. Dominiko, ile imion żeńskich wymieni twoja drużyna? Założę się, że moja drużyna wymieni 10. Dużo. Magdo? 11. 12. Prawda. 12, tylko 12. 20 sekund. Gotowi? Start! Monika, Karolina, Gosia, Grasia, Ania, Grażyna, Magda, Weronika, było. Zosia, Basia, Ewelina, Dominika. Była Ewelina. Żonę masz na imię. Emilia. Aleksandra, Olga. Nie pokonawać! Poszło. Stop. Poszło. No, podpowiedzi były. Po kolejnym spinaczu. Ile było? 12? W sensie miało być 12. Miało być 12. No tych żeńskich to przecież duszą. Tak. Taka wiara w was. Pora na trudną kategorię. Mam dużo dziewczyn na roku. Magdo, ile filmów z Nicolasem Cage'em wymieni twoja drużyna? Jeden. Mocna walka, czy już sprawdzamy? Dwa. Dwa, ty nie widzisz ich imię. Nie można spojrzeć. Trzy. Trzy. Licytują się, jest krwiożerczą. Już możecie. Sprawdzam. Sprawdzamy w takim razie trzy filmy z Nicolasem Cage'em. Ghost Rider. Just Start. Tak jest. Ghost Rider. Ghost Rider 2. Okej, okay, znaczy się to dwa różne filmy. Ale nie było drugiej części. Tam było coś z Odbić statkiem. Było coś, on tam grał. Tak. Jakie Ghost Rider nie było dwójki? Była. Chciałem ich oszukać. Dobra, a ty na nasz mnie kończysz zaraz. Suche majtki nad nie można, nie wiem. Trzeci film, bo się czas kończy. Stop. No i się skończył, nie znałem trzeciego filmu z Nicolasem Cage'em. Polecam wpisać w przeglądarkę, potem wszędzie będziecie widzieli Nicolasa Cage'a, a teraz po spinaczu. To ten gość ze smutnym spojrzeniem. Ja wiem, który, ale tak... Pora na fizyczne. Uwaga, Dominiko. Ile czasu jedna osoba z twojej drużyny utrzyma ciebie na rękach? Mnie? Ciebie. W przypadku Magdy, Magdę. Mamy padła. Ja w sekundach, ewentualnie w minutach. A jaka jest zasada trzymania na rękach? No, trzeba trzymać w powietrzu. To założę się, że moja drużyna utrzyma mnie przez co najmniej 3 minuty. Mogą dwie osoby naraz. Sekundy miał być! Ręka jestem! 3 minuty, tak? Okej. Okay. Zmieniłem zasadę. Jedna osoba mogą być dwie osoby, bo to już 3 minuty.
Będziecie otrzymać 3 minuty w szkole. Nie ma takiej potrzeby. Magda? Sprawdzam. Sprawdzamy, przykro mi. Proszę. To muszą być dwie osoby. A może być jedna. Poproszę o liczenie 3 minut. Dobra, idzie. No to leci. Zakładamy się dalej. Ale czekaj, bo nie ma. Ale bez... Licz 20 sekund, to policz po zegarku. To się wydaje. Łatwe. Plus 20 sekund. Ale teraz... Problemy techniczne. Nadal może zgadywać, nie jest źle. Magdo. Ale widzisz. Ale widzę ich miny. To się nie patrz. Ile czasu ktoś z twojej drużyny wytrzyma z rozdziawionymi ustami, tak? I nie będzie mógł mówić oczywiście. Kto najmniej gada? 5 minut? 5 minut! Sprawdzam. Sprawdzamy, kto rozdziawia usta. Ja mam? Jak ja mam punkt? Policz, dodaj 5 minut i to jest 5 minut. Zobaczymy, co to jest tam siebie. Zaczynamy? Proszę. A, to... I proszę tak trzymać. Liczymy 5 minut, jak zamkniesz, to przegrałeś. Gorzej z przełykaniem, nie wiem, tak głowę do tyłu odchylaj. Dobrze. Ile stworzeń, tu mają trochę różniej, lub bóstw z mitologii greckiej wymieni twoja drużyna, Dominika? Założę się, że moja drużyna wymieni 5. Prawda. 5. Bardzo proste. Dobrze, proszę. Czas tak. Hydra, Centaurum, Minotaur, Poseidon, Hades. Dziękuję. Po spinaczu nie zamykamy. Ja zamykam. Nie, te 3 minuty minęło. Minęła minuta. Czekaj. Zróbmy to wygodnie, jak możemy we dwójkę. Ile przysiadów zrobi twoja drużyna? Teraz mogłoby być trudniej. Mogłoby. Magdo, ile onomatopej zaprezentuje twoja drużyna, czyli wyrazów dźwiękonaśladowczych? Jak ijo, ijo, iha, ijo. 3. 4. 20 sekund. 5. 6. 7. Sprawdzam. 7. Nie zamykając ust, mogę zaznaczyć. Gotowi? Start. Cokolwiek naśladuje jakiegoś dzika. Dobrze, jest jedno. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Szóste. Siódme i proszę, udało się, tak? Proszę założyć. Ile czasu jeszcze zostało trzymanie Dominiki? 45 sekund. 32 sekundy. Okej, skończyły mi się podstawowe pytania, teraz pora na pytanie z publiczności. Już padło pierwsze. Ile przysiadów zrobi twoja drużyna? W ciągu 20 sekund. Poczekaj. 5. Poczekaj. Nie będziemy czekać. Czas, wasz czas się zatrzymał. Założę się, że 6. Sprawdzam. 6. Ale razem! Start! Trzeba mieć 3 zrobić! 6! 2! No i 3! Nie puszczamy! Ale razem! Puszczaj noc! Ale już możecie opuścić! Ale już możecie opuścić! Ale to mieli tylko 5! I 6! Zdążyli! Ale razem ja! Czyli trzymanie nie ma problemu. Spinacze za przysiady i spinacze za trzymanie, czyli po 2, proszę panowie. Nie ma już miejsca. A tam jeszcze 2 minutki. Tam jeszcze 2 minutki. Kolejne pytanie z publiczności. Czy mamy jakieś? Pozycje seksualne. Trzeba wymienić pozycje seksualne. Ile pozycji seksualnych wymieni twoja drużyna w ciągu 20 sekund? Proszę. Do ciebie, Dominiko. Założę się, że moja drużyna wymieni 4. Magdo? Pokazują. Już zaczęli. Podbij im trochę. Sprawdzamy. 20 sekund, czas start. Na jeźdźca. 6-9. Na misjonarza. Na łóżeczkę. Okej, dziękuję. Panowie po prostu lubią na spinacze. Więc proszę po jednym spinaczu. Magdo. Ile części wystroju domu wymieni twoja drużyna? 5. Części wystroju domu? To tak trudne pytanie. To założy się, że moja drużyna wymieni 6. 7. Tym jeden niedysponowany. Nieźle sobie radzę. Ale może w trakcie będzie już. 8. Trochę słychać to dużo. 9. Sprawdzam. 9, sprawdzamy.
Czas tam, wiesz? Aha, lampa! Tak. Dywan! Tak. Plakat! Zegar! Randol! Fotel! Tablica! Ufa! Stół! To było. Dobrze. Poproszę po spinaczu dla was. Brawo! To jest pod jednym i koniec. Pora policzyć spinacze. Zdecydowanie wygrywa drużyna Dominiki. Brawo. Paweł, prośba o podsumowanie. Znaczy ja to generalnie mam teraz problem z mówieniem. Ale... jeszcze jeden, no patrzcie. Jeszcze jeden. Przegraliśmy z Kretesem. Dzięki. Dziękuję.